Kiedy myślę o tym nowym roku, no, to oczywiście nie sposób oderwać go od tego, który był, nie? Który przyniósł taką ogromną zmianę dla świata, czyli taki beztroski, można powiedzieć, styl życia lat 90., 2000., co jeden z takich amerykańskich, ale japońskiego pochodzenia myślicieli, Fukuyama, nazwał końcem historii. Że już teraz to będzie tylko lepiej, że będziemy tylko jeść, pić i popuszczać pasa. Nie? No taka była wizja historii lat 90. powszechnie publikowana. Notabene ten sam człowiek dzisiaj już tak nie do końca wie, czy w konfrontacji z Chinami to świat zachodni, czy Chiny może i tak dalej. Także zobaczcie, jak wiatry historii i być może inne czynniki wpływają na tego rodzaju myślicieli. Nie? W każdym razie rok 2020 zapisze się jako koniec tamtego czasu takiej beztroskiej historii i prawdopodobnie te wszystkie złe rzeczy, które gdzieś tam, czy może złe, to te wszystkie, można powiedzieć, nowe rzeczy, o tak powiedzmy, które pojawiły się w tym 2020 roku, będą jeszcze bardziej rozwijane w 2021. Nas przede wszystkim interesuje życie duchowe świata, życie duchowe Kościoła. I tu przewiduję, że będzie szczególna, można powiedzieć, taka eskalacja tego, co zapowiedział apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, trzeci rozdział, czytam od wersetu 12. Możecie sobie otworzyć. To pisał prawie 2000 lat temu, ale opisuje pewien proces. Pewien proces, który może albo zwalniać, albo wręcz przybierać na sile. Nie? I z tego, co widać, co zaczyna się dziać w świecie, wydaje mi się, że ten proces będzie bardzo przybierał na sile w Kościele. Nie? Bo tu tego to dotyczy. Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Dla świata tego zachodniego, chrześcijańskiego, prześladowanie to było gdzieś dalekie, gdzieś związane, prześladowanie jakieś takie na twardo, nie? To gdzieś było związane z krajami tam gdzieś muzułmańskimi, Afryka, wschód środkowy czy daleki, ale nie nasz świat. Myślę, że rok 2021 będzie już dowodem, tu się pokaże, że te prześladowania dotkną także świata zachodniego, do tej pory zwanego światem chrześcijańskim. Oczywiście nie będzie to dotyczyło, tak jak czytaliśmy w Księdze Apokalipsy, tego kościoła w Laodycei, czyli takiego kościoła, który całkowicie odwraca się, można powiedzieć, jeśli chodzi o istotę, serce od Chrystusa, ma go tylko na ustach, a żyje wartościami tego świata w przyjaźni i symbiozie z tym światem, bo ten kościół, czy ta część, można powiedzieć, chrześcijaństwa będzie dalej coraz bardziej owocnie się rozwijała, prosperowała, będzie dalej wchodziła w coraz głębszą kolaborację z różnymi nowymi prądami, z władzami tego świata, z władcami tego świata, ale prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa, ci, którzy rzeczywiście i ustami, i sercem, i czynem idą za Jezusem Chrystusem, będą w coraz większym prześladowaniu. Tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Ludzie zaś źli i oszuści. Zobaczcie, źli i oszuści. Czyli nie tylko to jest ich stan moralny osobisty, nie? Że oni będą sami pogrążać się w zło, ale oni będą okłamywać innych, żeby też odciągać ich od prawdy, bo oszust to właśnie odciąga od czegoś dobrego, chce okraść, chce sprowadzić na manowce, czyli takie dwa
trendy będą coraz bardziej w świecie widoczne, że zło będzie przechodzić kolejne granice, ale jednocześnie kłamstwo i oszustwo tych ludzi też będzie się rozprzestrzeniać. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, czyli możemy się kolejnych takich eskalacji różnej niemoralności, która będzie no, niepokoić nas, będzie nas gorszyć, będzie jakimś takim zaburzeniem w naszym życiu czy spokoju duchowym, będą coraz bardziej brnąć w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. I apostoł Paweł podaje tu receptę. Ale, czyli będzie takie rozwarstwienie i myślę, że w tym roku ono będzie szczególnie ewidentne. My przeżyliśmy go w tym 2020 roku, że to był taki rok oczyszczenia właśnie środowiska Idź Pod Prąd. Nie? Pokazało się, kto tutaj czego szuka. Pewnie te procesy jeszcze w jakimś tam marginalnym zakresie będą się dalej w naszym środowisku toczyć, ale w całym świecie chrześcijańskim, w tych zborkach protestanckich, w tych różnych grupach facebookowych, w jakichś innych środowiskach, gdzie do tej pory w ogóle te złe rzeczy, które dzieją się wokół Kościoła, praktycznie były albo pomijane, albo lekceważone, albo ludzie zatykali uszy i zatykali oczy, żeby ich nie widzieć. Teraz będą musieli się opowiedzieć, że to tam 21 rok będzie, można powiedzieć, rokiem szczególnych jakichś wstrząsów i takiej konieczności opowiedzenia się w te albo we w te. I tu do ludzi, którzy trwają przy Jezusie Chrystusie, apostoł Paweł daje jasną zachętę. Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył. I czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. Czyli ci, którzy będą trwali wiernie przy, oczywiście, Słowie Boga, kiedy będą trwali wiernie przy tych, którzy ich prowadzili w pierwszych krokach wiary i którzy dali świadectwo wierności Jezusowi Chrystusowi, tu apostoł Paweł mówi, no będziesz stał na bezpiecznym gruncie, trzymaj się tego, nie? Czyli widać, że będzie, że ten świat taki rozwarstwiony będzie w ten sposób wpływał, czy próbował wpłynąć na Kościół, żeby ich odciągnąć po pierwsze od Jezusa i Jego słowa, po drugie odciągnąć od prawdziwego Kościoła Jezusa Chrystusa, odciągnąć od przywódców, którzy rzeczywiście idą za Jezusem Chrystusem i wskazują we współczesnym czasie, w jaki sposób Kościół powinien podążać za Jezusem. Że ten proces będzie, ale tutaj apostoł Paweł jasne daje zalecenie. Ty trwaj w tym, czegoś się nauczył, czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. Dalej pokazuje na rolę Biblii jako sprawdzonego źródła, które może każdego doprowadzić do doskonałości. Także zachęcam was do przeczytania całego tego drugiego listu do Tymoteusza. Co jeszcze? Jest też w tym liście przepis, jak Kościół powinien funkcjonować. Kościół to nie jest, wiecie, jakaś taka zbiorowość, taka na zasadzie flashmobu, nie? Że słuchajcie, tam na rynku o 12 w niedzielę każdy niech przyjdzie z butelką mleka i będziemy wspólnie pić mleko. Tam gdzieś w Paryżu, zdaje się, parę lat temu taki flashmob był. Tak wiecie, to jest taki postmodernistyczne, młodzi ludzie, to rajcuje, że w ogóle nie ma żadnego celu, żadnego sensu, żeby to nikogo nie dzieliło, nie? Chyba, że wegan od wegetarian, nie? No bo już weganie to już mleczka nie. Ale mogą przyjść ze swoim sojowym mleczkiem, nie? I też łyknąć, nie? Golnąć nic nie zaszkodzi. No i oni mają poczucie jakiejś wspólnoty. Oczywiście tam nie będzie żadnych podziałów, ale będzie to trwało pół godziny do godziny. Wszyscy się napiją mleczka, zrobią sobie sweetwocie, pójdzie tam w świat jakaś wieść, że coś się wydarzyło, podczas gdy w rzeczywistości nic się nie wydarzyło. Także Kościół nie jest tego rodzaju zbiorowiskiem. Kościół to jest zbiór tych, którzy zostali wywołani przez Jezusa Chrystusa ze świata, czyli którzy zostali obmyci Jego krwią
nie? Którzy zawołali do Niego osobiście: Jezu, zbaw mnie, Jezu, ratuj. Każdy musi to zrobić indywidualnie, nie w ramach jakiejś tam rodziny, państwa, organizacji religijnej, rytuału i tak dalej. Każdy osobiście musi zwrócić się do Jezusa i to są ludzie zebrani razem. Kościół funkcjonuje w tych dwóch, można powiedzieć, aspektach. Wszyscy chrześcijanie na ziemi, którzy należą do Chrystusa, no tworzą ten światowy Kościół, nie? Czyli tych zbiór wszystkich chrześcijan na ziemi. Często mówimy, że to jest ciało Chrystusa. No i Jezus nakazałby w lokalnym środowisku, czyli po wsiach, w miastach, chrześcijanie zbierali się w konkretne grupy, które podlegają pewnej organizacji. Po pierwsze, mają ustalone miejsca i czasy spotkań, nie? Mniej więcej formuła tych spotkań też jest ustalona. Jest też jasno ustalone, kto jest członkiem tej wspólnoty, a kto nie jest członkiem tej wspólnoty. Jest struktura organizacyjna. Są ci, którzy przewodzą temu, starsi, biskupi, diakoni i tak dalej. Cała organizacja. No i są też kryteria, można powiedzieć, utraty członkostwa, czyli wykluczenia z tego. Oczywiście ta wspólnota, zarówno ta wszechświatowa, czyli ciało Chrystusa, jak też i wspólnoty lokalne, czyli kościoły w Lublinie, gdzieś tam powiedzmy w Gdańsku, Warszawie, Poznaniu, Krośnie i tak dalej, czy w Londynie, czy w Chicago, one mają cały czas realizować ten sam cel. Ten, dla którego przyszedł Duch Święty, abyście byli moimi świadkami. Coraz bardziej skutecznie, coraz bardziej pełnie, coraz bardziej docierając do wszystkich ludzi na ziemi, w swojej małej ojczyźnie, w swojej dużej ojczyźnie i aż po krańce ziemi. Nie? Także Kościół to nie jest jakaś taka, można powiedzieć, luźna formuła, gdzie tam każdy raz se przychodzi, raz nie przychodzi, tylko to jest wybór, no, podobny, można powiedzieć, do troszeczkę wyboru swojej rodziny, nie? Czyli wyboru małżonka i tak dalej, nie? Że no tak, to mi pasuje, ten Kościół, chcę z nim złączyć swoje życie. Chcę traktować tych ludzi jako moich braci, za których ja będę nadstawiał karku i liczę, że oni nadstawią karku za mnie. No to jest bardzo ważna cecha, czyli zobaczcie, nawet nie to, że dany Kościół na przykład ładnie śpiewa, chociaż to jest dobra cecha Kościoła i wiecie, że staramy się to, no, jakby to powiedzieć, coraz bardziej poprawiać, nie? Oczywiście musi być dobre nauczanie i tak dalej, ale taką najważniejszą cechą Kościoła jest miłość do Jezusa, to co z listu, z Księgi Apokalipsy, z listu do Efezu: mam ci za złe, że straciłeś, czy porzuciłeś pierwszą swą miłość, czyli pierwszą cechą, którą powinniśmy szukać w Kościele, to jest miłość do Jezusa, która oczywiście będzie się też realizowała w czystej nauce, w miłości do Słowa Bożego, w wierności głoszenia Ewangelii i oczywiście w wielu czynach miłości, czyli to będzie Kościół zaangażowany, funkcjonujący, prosperujący, owocny i tak dalej. Ale drugą wytyczną to jest Kościół w Filadelfii. Czyli musisz być pewny, że to są ludzie, którzy ciebie kochają i że ty ich kochasz. To, co powiedziałem. Ja za ciebie nadstawiam karku, ty nadstawiasz karku za mnie. Czy jesteś tego pewien? To jest wyzwanie dla każdego. Musi każdy sobie taki kościół znaleźć. Tu oczywiście każdy z was musi też, no, siebie zapytać, czy to jest jego kościół, czy to w tę stronę chce iść. Oczywiście początkowo możecie jeszcze nie wiedzieć, dlatego my nie wymagamy od was jakichś takich bardzo poważnych deklaracji, nie? Raczej to jest, pokazujemy wam, o, tu jesteśmy my, chcecie do nas, no to się przybliżajcie, czy idźcie z nami w tym kierunku. Jeśli ktoś nie chce, no to mówi do widzenia, my mówimy mu też do widzenia i koniec, nie? Już nie idziemy razem, także wy się przyglądacie i patrzycie, czy to jest wasz kościół, czy wy rzeczywiście chcecie z tymi ludźmi być posłuszni Jezusowi i wydawać dla Niego
owoc? Czy to jest dla was najlepsze miejsce dla służby? My oczywiście pomagamy wam odpowiedzieć na to pytanie, ale to są pytania, na które wy ostatecznie musicie sobie odpowiedzieć. To jest wasza decyzja. My albo się też zgodzimy z wami, bo jeśli nie przekonacie nas, że wy nas kochacie, że wy kochacie Jezusa Chrystusa, że chcecie być wierni Jego Słowu, no to powiemy wam gdzieś na którymś etapie naszej znajomości do widzenia. I zobaczcie też jeszcze raz do drugiego listu do Tymoteusza, drugi rozdział, werset drugi i trzeci. A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać. No, nie będę mówił o tym aspekcie edukacyjnym, ale zobaczcie, Kościół to jest zbiór ludzi, którzy powinni być godni zaufania. Tu jest o szkoleniu przywódców i nauczycieli, ale przecież chyba nikt nie zaryzykuje tezy, że przywódcy mają być godni zaufania, a ci, którzy nie nauczają, mogą być niegodni zaufania, mogą być, i tu jakieś zwierzę, wpisz właściwe jedni, żeby się nie bulwersować, nie będę wymieniał, bo są zwolennicy kotów, psów i różne tam takie tam rzeczy. To jest oczywiste, że od tych się wymaga przede wszystkim, ale od każdego tej samej cechy też się mu wymaga. Zobaczcie. A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków? Czyli zobaczcie, że to, co się naucza w Kościele, jest powszechnie wiadome. To nie są jakieś, wiecie, zakulisowe spiski i tak dalej. Wszyscy w Kościele mniej więcej znają ogólne kierunki, wytyczne, co się dzieje i tak dalej. Co słyszałeś wobec mnie, tu jest mowa o nauce, którą Kościół głosi. Zobaczcie, my głosimy ją publicznie, na żywo, w telewizji, także tu nie ma co do tego wątpliwości, co jest nauką naszego Kościoła. Przekaż ludziom godnym zaufania. Chcę, żebyście wiedzieli, że my takich ludzi właśnie szukamy. Nie jest to nasz wymysł. To jest wytyczna bezpośrednio ze Słowa Bożego. My szukamy zarówno godnych zaufania mężczyzn, jak i godnych zaufania kobiet. I dalej werset trzeci podaje ten przepis, czy wezwanie, które myślę, że szczególnie w tym 2021 trzeba się przyzwyczajać roku, będzie szczególnie ważne. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Są dwa aspekty. Po pierwsze, zobaczcie, cierpienie jest rzeczą wspólnotową. To, co mówiłem. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. To, co w liście do Hebrajczyków w zeszłym rokuśmy studiowali. Nie? Że z radością przyjęliście grabież waszego mienia, żeby solidaryzować się z tymi, którzy byli wcześniej prześladowani przez władze państwowe. Nie? Cierp wespół ze mną. Kościół nie może zachowywać się w ten sposób, że jeśli jeden jego członek cierpi, to reszta mówi, nie widzę. Tylko jeden cierpi, cierpią z nim wszyscy. To w liście do Koryntian też widzicie, że ta koncepcja ciała jest podana. Tu tego swojego umiłowanego ucznia Tymoteusza wzywa do takiej postawy. Cierp wespół ze mną. Ale zobaczcie, to nie ma tylko tego wymiaru poziomego, ludzkiego. Nie, że empatia, współczucie, solidarność, pomoc, ale ma ten horyzontalny, ja, Jezus. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Ja jestem dobrym żołnierzem Jezusa Chrystusa? Ty jesteś dobrym żołnierzem Jezusa Chrystusa. To znaczy, że będziemy stawać jeden za drugim, jeden obok drugiego. Taki obraz chciał przedstawić apostoł Paweł Kościołowi. Taki obraz ja chciałbym, żeby dzisiaj towarzyszył nam, jeśli chodzi o rozpoczęcie tego nowego roku. Bo będzie się działo. Będą próby, będą wyzwania, ale będą też, jak w każdej walce, dni chwały, dni zwycięstwa, dni przynoszenia owocu dla Jezusa Chrystusa. Warunkiem jest, byśmy zarówno na tym poziomie braterskim, siostrzanym, czyli horyzontalnym, jak i też wertykalnym, żebyśmy kochali siebie nawzajem i kochali Boga.
nie tylko słowem, ale czynem i prawdą. To będzie nam bardzo potrzebne w roku 2021.